Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w krótkim, ale naprawdę istotnym filmie, w filmie dotyczącym gry Clicker Heroes 2. Na stronie oficjalnej poświęconej Clicker Heroes 2 e, pojawiła się pewna nowość i właśnie tej nowości dedykuję ten film. Po prostu stwierdziłem, że jest to coś o czym warto nagrać film, no i również nie ukrywam, że będę tutaj chciał e, jakby zasięgnąć. Waszego zdania też. W każdym razie, co się pojawiło na tej stronie? Jak zapewne pamiętacie, link w ogóle do tej strony macie w opisie. Także o wszystkim, o czym ja dzisiaj będę opowiadał, będziecie sobie mogli przeczytać, klikając w pierwszy link w opisie wyruszył preorder, nie jestem pewien, czy on wyruszył dzisiaj, ja to nagrywam dla Was 20 listopada, nie jestem pewien, czy on wyruszył dzisiaj, ponieważ ja, ja wiem, że ten preorder się pojawił, niestety nie z tego maila, którego ja im podaję, bo jak zapewne wiecie, no tam można podać e maila i otrzymujecie niby e, najnowsze tam jakieś informacje, tak, co się, o jakichś nowościach. Ja tego nie wiem z maila, wiem to z komentarza. Po prostu jakiś widz mi napisał, że, że ten preorder ruszył, no i ja sobie tak stwierdziłem, kurde, no, no chyba sobie nie żartuję, wbiłem na Clicker Heroes 2, na, na tą stronkę, do której link macie w opisie. No i patrzę, faktycznie jest. Cena jest duża. Cena jest duża, cena jest nawet bardzo duża, bo kosztuje 30 dolarów. Czy go kupię? Nie wiem. Zastanawiam się nad tym. To jest coś, o, również chciałem się zapytać, czy chcielibyście, abym, abym ja taki preorder kupił. No ale to może najpierw przejdźmy sobie do tego, co, co my tu mamy. Ok? Ogólnie, co się pojawiło nowego. Poza tym, że tak, no można kupić ten preorder, order e, tutaj pojawiło się również, że no, notka jakby od twórców, że kupując, chodzi o to po prostu, że kupując preorder, e, pomagamy im e, tworzyć grę, czyli jakby e, tak naprawdę cena tego preorderu pewnie jest dlatego tak wysoka, że brakuje im środków. Chcą zrobić jak najlepszą grę, a nie mają środków e, do stworzenia po prostu to, tego czego sobie wymarzyli powiedzmy tak także podejrzewam że wiecie dlatego jest tak cena tego preorderu jest tak wygórowana bo jest to wygórowana cena jak na taką grę tak mi się wydaje że chociaż kto wie może dostaniemy no nie wiadomo co drugiego wiedźmina 3 <laughs> chociaż ja szczerze nigdy w wiedźmina 3 nie grałem no ale mniejsza o to co tu jest ciekawego jeszcze z tego co zrozumiałem w ogóle można można w każdym momencie Otrzymać zwrot pieniędzy z jakiegokolwiek powodu, jeżeli kupicie preorder i nie ma to znaczenia, ile, ile godzin w grze spędziliście. Nie jestem pewien, czy do, dobrze to rozumiem, ale bo, bo to jest trochę dziwne: mogę kupić preorder pograć sobie 4 godziny, pokazać wam coś i zwrócić. No, oczywiście byłoby to troszeczkę nie, e, nie w porządku, ale jakby z tego co rozumiem, to tak to działa. No, pewnie nie jest to oczywiście takie, takie łatwe, jak tutaj jest napisane. Może, możliwe, że ja to również źle rozumiem, także e, no, ale wydaje mi się, że że jak najbardziej, że, że dobrze rozumiem o, o co tutaj chodzi, więc ciekawe, no w każdym razie jeszcze tutaj mam informację, że w Clicker Heroes 2 nie będzie żadnych DLC, żadnych mikrotransakcji, ani żadnego innego takiego wiecie, płatnego kontentu, który by wspomagał, z wyjątkiem takich kosmetycznych zmian, czyli powiedzmy skinów, trochę jak w Lolu. Chociaż w Lolu tam jeszcze są jakieś busty różne, no ale mniejsza o, o Lola, po, skupmy się już może na Clicker Heroes 2, po prostu nie będzie nic, żadnych mikropłatności, które będą Was w jakiś sposób wspomagały. Będą tylko takie mikropłatności wizualne. Takie jak na przykład preorderowy skin. Które dostajemy, jak kupiłem Preorder, ale o tym opowiem potem. Okej, okay, no właśnie, w sumie opowiem teraz. To ja macie napisałem, co, co daje. E, co dostanę za kupno Preordera tak naprawdę. Za kupno Preorderu, Preordera, jak zwał, tak zwał. E, Okej, okay, do, do pobrania jakby wersję Clicker Heroes 2 dla Windowsa. Chyba o to chodzi dla Windowsa, albo no dla na Maca. E, wszystkie jakby przyszłe updatey do gry, cokolwiek to znaczy, all future updates to the game, bo szczerze nie do końca z tym jak, jak mogę dostać wszystkie przyszłe update'y do gry, pewnie chodzi o informacje, po prostu o wszystkich przyszłych update'ach do gry, ehm, opcjonalny e, klucz na steama, 20, e, jakby no 20 dolarów wartości w Rubinach do Clicker Heroes 1, czyli nie wiem ile to będzie dokładnie Rubinów, ale tak jakbyśmy 20 dolarków wydali w Clicker Heroes 1 na Rubiny, także to może być naprawdę e, dość ciekawe. No i te Rubiny są dla przeglądarki, dla PC i dla, i dla telefonu. I na telefon, więc only. Więc e, z tego co wiem, bo Clicker Heroes e, jest chyba jeszcze na PS4, to jeżeli to, to, to chyba z tego co rozumiem, to na PS4 to nie działa. Chyba, że na PS4 też się gra przez przeglądarkę, no ale nie wiem. E, jeżeli by tak było, to chyba by tego nie pisali. Specjalny skin, no i dostęp do bety. To mnie chyba by najbardziej interesowało. Tylko wiecie co, z drugiej strony ja nie wiem, czy ja, jak ja bym to kupił na przykład, czy ja bym mógł to dla was nagrywać, czy ja bym nie miał z tego tytułu problemów, bo szczerze nie wiem, nie jest tu nigdzie napisane. E, może powinienem się odezwać w tym celu do twórców. Nie wiem, naprawdę nie wiem, w sumie nie wiem, nie wiem jak to wygląda, jeśli mam być 4. E, idle Games, okej, okay. I generalnie tutaj jest. E, co to jest Clicker Heroes 2? E, generalnie tutaj macie napisane, że twórcy chcą połączyć zarówno grę idle, jak i grę taką. Chcą z tej gry zrobić taką, że osoby... Żeby zadowolić jakby obie strony i osoby, które lubią grać w grę, czyli nie tylko takie gry idle, gdzie nie trzeba nic robić, albo trzeba coś robić raz na kilka godzin. Tylko zarówno żeby te osoby, które lubią grać aktywnie, jak i te osoby, które nie lubią tej aktywnej gry, żeby po prostu znalazły coś yy, dla siebie. że to będzie takie action RPG <g> RPG <g> RPG, ale, ale to powiedziałem. No, czyli takie. Yy, może no, gramy e, herosem, you play the hero, no to widzieliśmy to sobie na trailerze, jak to mniej więcej wygląda. E, zdo, zabijamy potworki, zdobywamy złoto, wybieramy, o to jest ciekawe, wybieramy ekwipunek jakby, e, ulepszamy, uczymy się talentów, pokonujemy, no okej, okay, to z tym uczymy się talentów, no umiejętności pewnie o to chodzi. E, no i skaczemy na różne nowe światy, no to też jest coś fajnego. Zdobywamy punkty doświadczenia, o to jest bardzo ciekawe, jest to... Wbijamy level, levelujemy, no wbijamy sobie kolejne poziomy i patrzcie, jakiś massive skill tree ma być bardzo dużo skilli, czyli z tego co rozumiem Clicker Heroes 2 teraz już otrzymaliśmy mniej więcej oficjalne potwierdzenie, przynajmniej z tego to wynika, że będzie taką grą w której kierujemy jednym bohaterem. No jestem ciekaw, jestem ciekaw czy na ile ta gra będzie podobna do Clicker Heroes 1, bo Wiecie, ona no jednak nazywa się Clicker Heroes 2, więc jakieś nawiązanie musi mieć. No nawiązanie ma oczywiście graficzne, to tutaj już było widać, że graficznie te potworki są takie same, no to może dlatego, może o to chodzi, bo z tego co w sumie tu wyczytuję, to to będzie tak naprawdę troszeczkę inna gra, jakby na to nie patrzeć, nie? Rozumiecie o co chodzi, zastanawiam się, czy gra, którą się aż tak różni od jedynki, można nazwać dwójką, a nie jakąś zupełnie inną grom, no ale tak czy owak, już nie wnikajmy w nazwę, to jest powiedzmy mniejsza. To nie, nie jest powiedzmy w żaden sposób istotne, oczywiście. A dlaczego coś się nazywa tak, a nie inaczej. E, co tutaj mamy jeszcze? E, Okej, okay, no to już Wam powiedziałem o co mniej więcej chodzi. E, no, że będzie więcej update'ów w sensie, że więcej takich post-more updates. E, że będziemy, mm, że twórcy będą. E, publikowali więcej informacji o update'ach, screenshot, screenshotów i wideo, kiedy gra będzie e, coraz bliżej do, jakby, do premiery. Czyli na no fakt, że teraz żadne screenshoty, czy też żadne wideo, żadne takie wiecie, filmy poza tym trailerem nie są publikowane oznacza niestety e, mniej więcej tylko tyle, że nie zbliżamy się na razie do daty premiery, więc jest to raczej martwiący news. E, Planujemy pracować nad nowymi e, e, ulepszeniami, nie jestem pewien, tak długo jak tylko możemy, coś w tym stylu, nie wiem czy dobrze zrozumiałem. I tu jest wytłumaczenie dlaczego preorder, no i że nie mają nieskończonych e, nakładów finansowych i że chcą zrobić grę jak najlepszą, ale no mają limitowany budżet i że jeżeli kupi, ktoś kupuje preorder no to wspomaga jakoś w tworzeniu tego Clicker Heroes 2, żeby było lepszą grą. No tak, tutaj jest. By preorder, preordering, to no czyli jak kupujecie preorder, no to e, robicie jakby mały small part. Jesteście małą częścią, znaczy robicie taki mały krok w stronę pomocy, e, no by gra była coraz lepsza. Żeby gra była lepsza, o w taki sposób. When will I get it, czyli kiedy wyjdzie gra. E, w 2018, no i jest za wcześnie, żeby podać specyficzny dzień albo miesiąc. No i niestety to jest martwiąca sprawa, bo to oznacza, że raczej nie będziemy się mogli spodziewać na początku Clicker Heroes 2, co jest niestety martwiącą sprawą, bo nie ukrywam, że ja na tę grę bardzo czekam. Nie wiem, moi drodzy, a propos tego preorderu, no cóż, 30 dolarów to jest dużo pieniędzy, nie będę was oszukiwał że nie, bo to, to nie są pieniądze, które ja jestem w stanie wyłożyć tak o. Nie chodzi o to, że tyle nie mam, bo myślę, że tyle to mam spokojnie odłożone. Ale chodzi o to, że. No wiecie, ja teraz nie pracuję, więc ja mam takie coś, że ja raczej. O, o, dużo łatwiej idzie mi wydawanie pieniędzy, na które ja zapracowałem, niż wydawanie pieniędzy, które na przykład dostałem od rodziców z jakichś różnych okazji e, czy też, no, no nie wiem, no z jakichś okazji urodzin, czy coś takiego, bo mam świadomość, że to wiecie, to nie ja pracowałem, tylko nie wiem, na przykład mój tato, czy moja mama musiała spędzić w pracy ileś tam godzin, żeby tyle zarobić. I po prostu nie jestem pewien, czy chcę wydawać 30 dolarów. I wymyślałem coś takiego. Aczkolwiek to może być kontrowersyjne z waszego punktu widzenia, to też dlatego prosiłbym tutaj o, to, to jest jakby, zostałem to wam, zostałem tutaj do waszej opinii, będę czytał komentarze i tak ostatecznie podejmę decyzję. Stwierdziłem, że jeżeli na live'ach, bo planuję robić tam jakieś live'y będą, tam z Zombidol wam obiecałem, więc będzie... Kiedy, nie wiem, ale postaram się o tym informować na Facebooku. Link do Facebooka macie w opisie. Oczywiście rzadko kiedy udaje mi się informować, bo często to wynika tak na spontanie, że robię live'a, ale postaram się. I na przykład jakieś tam live'y z Geometry Dash też będą i w ogóle. Tak, już jeden live z Geometry Dash był. To pomyślałem, że zrobię tak, że na tych live'ach będę zbierał na ten preorder, wiadomo, z dotacji. Ale, żeby było tak w miarę... No może nie tak, że wy mi zasponsorujecie całość. To chodzi po prostu o to, że zrobimy tak. Jeżeli ja dozbieram na tych live'ach połowę ceny, to drugą połowę dołożę od siebie. OK? Wydaje mi się to fair opcją. Yy, wydaje mi się to fair opcją. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Tak jak mówię, no... Nie pracuję teraz tak, jak pracowałem w wakacje. Nie miałbym na to czasu. Więc, no... Powiedzmy sobie szczerze... Yy, 30 dolarów to jest dużo. Jeżeli ja bym grał sam dla siebie, to pewnie bym tego preordera nie kupił. Prawie na pewno. Eee, chociaż, no to oczywiście, no chyba, że miałbym nie wiadomo ile hajsu. Chociaż chyba nie powinienem tak mówić, bo, bo zniechęcam, jakby robię trochę antyreklamę, a nie o to mi chodzi. Po prostu no, to jest dużo. To jest dużo, więc, no, no wiecie, no nie oszukujmy się, no to, 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 to jest dość sporo. Eee, no więc, jakby myślę, że ten układ, jaki wymyśliłem, będzie ok. No, czyli po prostu sobie na live'ach będziemy zbierali np. połowę kwoty do Clicker Heroes 2. Jeżeli uda się zebrać więcej, super, to wtedy ja mniej dołożę od siebie. Eee, no. I myślę, że, że to będzie chyba najfajniejszy pomysł. Jeżeli się uda. Połowa z tej kwoty to w przeliczaniu na złotówki będzie około 60 złotych, 60 od was 60 ode mnie, tylko jeszcze muszę się upewnić czy ja będę mógł to nagrywać dla was, no ale to no zobaczymy, zobaczymy, odezwę się do twórców, nóż widelec może uda mi się załatwić za darmo ten preorder, kto wie, fajnie by było, no. To tyle, także ja wam dziękuję za uwagę. To, czy wy sobie kupicie ten preorder, czy nie, tak moje zależy od Was, jeżeli macie tyle funduszy i... Bo mówię, no, nie do końca wiadomo, co ja tam dostanę tak naprawdę. No ok, mam spis, to dostanę konkretnych rzeczy. No ale, wiecie, no... Gra na becie to najczęściej polega na tym, że gracie sobie, gracie, macie jakiś progres i zaraz wychodzi kolejny update i usuwa wam cały progres. Gracie, gracie, gracie trzy dni, macie jakiś progres, wychodzi kolejny update, znowu wam zeruje progres. No ale dla mnie to jest o tyle istotne, że ja to dla was chcę nagrywać. Że ja to dla was nagrywam, tak? Także no chciałbym dla was nagrywać to, ale tak jak mówię, no. Złóżmy się wspólnie. To jest moja propozycja i to tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Trzymajcie się do usłyszenia. Dajcie znać, co o tym sądzicie, o mojej propozycji, bo zdaję sobie sprawę, że jest ona kontrowersyjna. Więc jeżeli nie chcecie, to ja to zrozumiem. Ja to zrozumiem i absolutnie nie będę Wam miał tego w żaden sposób za złe. Tak jak mówię, jeszcze priorytetowo muszę się skonsultować z twórcami, czy ja w ogóle będę miał możliwość nagrywania z tej bety, czy, czy nie, nie będzie to jakieś, wiecie, bo troszeczkę będę im psuł, nie oszukujmy się, że wiecie, żeby się nie okazało, że my się złożymy, a, a oni będą mi filmy usuwali na przykład. Też, nie uśmiecha się być z twórcami Clicker Heroes na pieńku, nie oszukujmy się. Tyle. Dziękuję wam za uwagę. Czekamy. Liczmy, że Clicker Heroes 2 nadciągnie gdzieś w pierwszych miesiącach roku 2018. Trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę. Cześć.